Czy to, co robisz, to jest terapia prowokatywna? Niektórzy z Państwa o to pytają, inni pytają o to, w jakim nurcie prowadzę terapię. Więc pozwólcie, że w kolejnym odcinku Q&A, czyli odpowiedzi na pytania, jakie Państwo mi zadają, odpowiem na te dwa pytania w jednym materiale, w jednym filmie, bo są to tematy, które bardzo ściśle się ze sobą łączą. Odpowiedź na pierwsze pytanie jest prosta. Nie prowadzę terapii prowokatywnej. To, co robię, nie jest terapią prowokatywną. Stosuję elementy prowokatywne w tym, co robię. Stosuję pewne podejścia terapeutyczne, które wywodzą się z terapii prowokatywnej. Natomiast jedyną osobą kompetentną do prowadzenia terapii prowokatywnej był jej twórca Frank Farrelly. Taka jest moja opinia, jest to moja opinia, opinie na ten temat są różne i zdania są podzielone. To jest to, co ja na ten temat wszakże myślę. I nie chcę się rozgadywać na temat prowokatywności, bo to jest temat długi. Natomiast w moim przekonaniu istotą terapii prowokatywnej była naturalność jego twórcy. I to, że była ona bardzo, bardzo bliska tego, jakim człowiekiem on był, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Mniejsza z tym. Nie śmiałbym powiedzieć, że to, co robię, jest terapią prowokatywną, ale zdecydowanie śmiem powiedzieć, że bardzo wiele jej elementów jest zapożyczonych lub wywodzi się z terapii prowokatywnej. Natomiast odpowiedź na drugie pytanie musi być niestety troszeczkę szersza. To znaczy, jeżeli ktoś pyta o to, w jakim nurcie jest prowadzona terapia, to mnie to informuje, że jest to osoba jakby zawierająca się w jednej z dwóch grup. Albo jest to klient, który jest bardziej zainteresowany psychologią i terapią niż swoimi problemami. To oznacza, że nic w tym złego absolutnie, ale to oznacza, że jego problemy nie są palące i trudne i nie uwierają go aż tak bardzo i chce sobie poeksplorować siebie, swoją psychikę, pewne wzorce działania itd., czyli interesuje się psychologią i psychoterapią. Albo też jest to ktoś, kto uczy się psychoterapii i wie, znaczy jakby w jego świecie psychoterapię prowadzi się w nurcie. Natomiast każdy, kto psychoterapię prowadzi przez jakiś czas, wie, że jakby pojęcie nurtów w psychoterapii jest bardzo umowne. Ja na przykład nie poszedłbym do terapeuty, który mówi, że pracuje w danym nurcie. Z prostego powodu, ponieważ moje problemy w żadnym nurcie nie są. Jeśli się Państwo nie zgadzacie, zapytajcie się siebie, w jakim nurcie macie problemy. Nurty w psychologii czy w psychoterapii to jest pewien sposób przekazywania wiedzy, bo jeżeli się czeka uczy psychologii, historii psychologii i tego, jak to tam wszystko w historii działało, no to trzeba mu zestrukturalizować jakoś tą wiedzę i stąd właściwie biorą się nurty. Oczywiście różni ludzie pracują różnie i różni ludzie prowadzą mniej lub bardziej naukowe badania nad ludzką psychiką i stąd te nurty pochodzą, ale jest to pojęcie bardzo umowne. Twoje problemy nie są w żadnym nurcie, w związku z czym jeśli pójdziesz do terapeuty, który pracuje w danym nurcie, to on w tym nurcie będzie na ciebie patrzył. Jak to powiedział ktoś mądry kiedyś, albo też być może był to mem facebookowy, więc niech mądry tego nigdy nie powiedział, ale zdanie mi się podoba. Jeżeli twoim jedynym narzędziem jest młotek, to będziesz wszystkie problemy traktować jak gwoździe. Jest, drodzy Państwo, bardzo, bardzo wiele prawdy w tym i każdy z terapeutów, który uczy się kolejnych metod pracy z drugim człowiekiem, doświadcza takiego bajasu poznawczego, takiego jakby pewnego zakrzywienia poznawczego. Nie? Na przykład kiedy uczyłem się TRE, to nagle zaczęło mi się wydawać, że wszystkie problemy ludzi, którzy do mnie przychodzą, wynikają z pewnych traum zaklętych w ciele. Potem, właściwie wcześniej, dużo wcześniej, jak liznąłem terapii behawioralno-poznawczej, to wydawało mi się, że wszystko zależy od myśli.
jak zetknąłem się z Provocative Change Work Nicka Kempa, to również przez jakiś czas miałem wrażenie, że do wszystkiego należy podejść prowokatywno-hipnotycznie na przykład, nie? I myślę, że każdy, kto się uczył pracy z ludźmi i uczył się różnych metod, przechodził przez podobny proces. Ale jak przeszedł go wystarczająco dużo razy, to już rozumie, że to jest tylko w głowie, nie? I żeby prowadzić dobrą terapię z człowiekiem, trzeba sobie to, co się w głowie ma, wziąć w nawias i odsunąć na dalszy plan i widzieć człowieka, a nie gwóźdź do wbicia, nie problem do rozwiązania i nie przypadek, który być może jest interesujący. Nie? W związku z czym, odpowiadając na pytania, w jakim nurcie pracujesz, pracuję w nurtach wielu i zależy to od tego, kto do mnie przychodzi. Ponieważ w moim przekonaniu dobra i skuteczna terapia to jest taka, która adresuje problemy, które człowiek ma, które dany klient ma i jest w stanie dobrać metodę do człowieka, a nie człowieka do metody. Prawda? W związku z czym to jest to, co staram się robić, czyli staram się jak najbardziej wziąć swój łeb w nawias, odsunąć go i zobaczyć człowieka po to, żeby móc z wachlarza metod, których gdzieś tam się po drodze uczyłem, wybrać taką, która jemu najbardziej pomoże i będzie dla niego najbardziej odpowiednia. Często mi się udaje, często mi się nie udaje i wymaga to pewnych prób i błędów po drodze. Natomiast generalnie logika jest właśnie taka. Praca w nurcie ogranicza, praca poza nurtem, znając dużo różnych podejść i sposobów na to, żeby z człowiekiem porozmawiać, myślę, że otwiera więcej drzwi niż zamyka. Taka to jest odpowiedź na pytanie o terapię prowokatywną i o nurty. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia w kolejnej odsłonie pytań i odpowiedzi, czyli Q&A.